niezwykle się cieszę, że akurat pani, bo kiedy pani pierwszy materiał z panią się ukazał, to już panią zauważyłam. Tomek Martyniusz robił ten materiał. I tak mi pani z tyłu głowy zawsze była. A teraz pani z tyłu głowy wyszła. Dziękuję serdecznie, gratuluję ogromnie. Bardzo dziękuję. Pozwólcie Państwo dwa słowa, jeśli mogę. Proszę bardzo. Czuję się zaszczycona. Dziękuję bardzo szanownej kapitule, ale dziękuję bardzo wszystkim, tak jak Pan redaktor pozwolił sobie, znaczy pozwolę sobie powtórzyć słowa, powiedział, ta kapituła jest gdzieś też na zewnątrz, tak olbrzymiej ilości, prawie 800 głosów. Nie spodziewałam się, uczciwie powiem, tak dużego oddźwięku. Przyznam się, że wysłałam kilka SMS-ów do najbliższych znajomych, że taka sytuacja ma miejsce, że jestem nieco zaskoczona, za co ogromnie dziękuję pani Adze, bo mamy też kontakt, uczciwie powiem, za informację, że w ogóle coś takiego się dzieje, bo dotarłam też poprzez prasę, poprzez telefon od pana redaktora naczelnego, ale też Tomek Markiewicz, który, no nie wiem, czy życie po prostu tak się układa, że właśnie nam się wspólnie też w jakiś sposób to zazębia. Poznaliśmy się 3 lata temu, kiedy ja zostałam wójtem, zadzwonił do mnie i powiedział, że chciałby przeprowadzić krótki wywiad, dowiedzieć się, kim jestem, ja skąd się wzięłam, więc przybliżałam informacje o sobie, przybliżałam informacje o moich najbliższych, co dzisiaj ze mną, bo moja mama, za co ogromnie dziękuję. To są moim największym orężem, że ta rodzina jest moim największym orężem. W październiku zeszłym roku dołączyła do nas Patrycja, która jest moją synową obecnie, w tej chwili jest w pracy, też bardzo serdecznie ją pozdrawiam. I to się rozpoczęło, i to zaczęło się toczyć, czyli lawina ruszyła. I ja po prostu działam, a ostatnio gdzieś na parkingu, idąc do pracy, między jednym a drugim spotkaniem, bardzo szybko, bo największy problem, że brak czasu. Tak jak gdzieś tam wcześniej pozwoliłem sobie powiedzieć, fajnie gdyby tydzień trwał 8 dni albo nawet dłużej. Więc ten brak czasu powoduje, albo 9, że ciężko jest pewne rzeczy uchwycić, ale spotkał mnie przyjaciel, który od początku ze mną był i powiedział mi, i myślę, że to jest też odpowiedź na te pana dwa słowa, które wcześniej padły, o tym, że przywracam wiarę w samorząd i że zbieram te środki. Powiedział mi, żebym była sobą. I ja po prostu staram się być sobą. Czyli to, co jest we mnie, chcę przekazać wszystkim na zewnątrz. Dlatego bardzo szanuję ludzi, bardzo szanuję ich potrzeby. Szanuję to, że jestem w tej chwili, że mogę pomóc. I to jest dla mnie najistotniejsze. I też chciałam sobie powiedzieć Państwu, oczywiście bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy głosowali, którzy tak licznie włączyli się we wszystkie działania. Pozwolę sobie też nadmienić, że no jakoś mam szczególną więź i szczególną sympatię darzę panią marszałek Ewę Żołowską, która jest tutaj u Państwa na miejscu także. I pani Ewa powiedziała, działaj, rób, bądź, a ja ci pomogę. I za to ogromnie dzisiaj chciałam także jej podziękować. I też chciałam wam powiedzieć, że bardzo solidaryzuję się z Ukrainą od początku, to już padło dzisiaj tutaj, a ja w mojej wypowiedzi chciałam dodać, że pan prezydent Wołodymyr Zełenski, zakładając swoją partię w 2017 roku, nazwał ją Sługa Ludu. I wydaje mi się, że to są wspaniałe słowa, które mówią o nas wszystkim. Tak jak poznałam pokrótce bardzo Państwa, pana dyrektora, już wcześniej miałam przyjemność poznać, my służymy ludom. Jeśli służymy ludziom, jeżeli uczciwie to robimy i naprawdę nam na tych ludziach zależy, myślę, że ksiądz też to potwierdzi, to później wraca. Nie oczekujemy tego, żeby wróciło, ale wraca. Wraca na co dzień, wraca w pięknych odznaczeniach, w pięknych symbolach, za co ogromnie dziękuję. Także bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję za to, że mogę tu dzisiaj z Wami być i życzę wszystkiego dobrego i przede wszystkim nam wszystkim życzę pokoju. Dziękuję bardzo. Dziękuję.